Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020, kariera Radom. Jakim Radom mamy? Słuchajcie, 19 października roku 2029. Jesteśmy przed pierwszym meczem z Rijeką, meczem wyjazdowym, no bo akurat tak się składa, że gramy później z nimi drugi raz pod rząd, tym razem w Radomiu, no ale teraz trzeba się skupić na meczu wyjazdowym, ale zanim porozmawiamy sobie o Lidze Mistrzów i zanim będziemy grali spotkania Ligi Mistrzów, no to wiadomo, trzeba by tutaj sobie sprawdzić kalendarz i zobaczyć, jak poszły nam ostatnie mecze w Ekstraklasie. A poszły nam dosyć dobrze, zdobyliśmy w nich 6 punktów. Najpierw pokonujemy Jagiellonię Białystok u siebie 4-0. Na spokojnie, bez problemów. Jagiellonia nie oddaje ani jednego strzału. Ja gram taktyką 4-1-2-2-1, czyli tą samą, którą niestety zremisowaliśmy z Manchesterem City. Niestety, jak to w ogóle brzmi, tak? Ale pamiętamy, mieliśmy tam naprawdę duże, duże szanse, żeby zdobyć na Etihad Stadium 3 punkty. Ariel Jagiełło, Ben Mertens i dwie bramki Jimmy'ego Strejkana. 4-0. Potem jedziemy sobie do Częstochowy na mecz z Rakowem. Tutaj też nasi rywale nie mają zbyt wiele sytuacji i zbyt wiele do powiedzenia. Znowu lecimy tą naszą taktyką. Iwan Petrowicz, czyli zawodnik, który tak naprawdę przed tym sezonem przyszedł do Radomiaka. To jest jego pierwsza bramka w tym sezonie. Daje nam 3 punkty. Wobec tego oczywiście w Ekstraklasie cały czas utrzymujemy się na pozycji lidera, niezmiennie od pierwszej kolejki. Mamy tych punktów 32, za nami Lech Poznań, który ma punktów 28, no a Lech Poznań oczywiście jest prowadzony przez wielkiego menadżera Leandro, który cały czas w sercu ma tego Radomiaka, no ale teraz żywo z nami rywalizuje o Mistrzostwo Polski. Ja jemu bardzo mocno kibicuję, żeby, mimo że to jest Lech Poznań, oczywiście wielki rywal Legii Warszawa, wielki rywal Radomiaka, to jednak kibicuję Leandro, żeby z tym Lechem zajęli drugie miejsce. Znowu drugie miejsce, bo rok temu przecież Lech Poznań został wicemistrzem Polski. Słuchajcie, przed nami Rijeka, przed nami Rijeka w meczu wyjazdowym. Tak naprawdę nie wiem, jak na tą Rijekę wyjść. Chyba jednak wyjdę podobną taktyką, jaką wychodziłem w ostatnich meczach ligowych i jaką wyszliśmy przeciwko Manchesterowi City. Oczywiście zmienimy sobie skład, bo tutaj skład bardzo mocno kombinowany pod kątem właśnie ligi. Na mecz Ligi Mistrzów oczywiście zupełnie inaczej będzie to wyglądało. Rijeka, słuchajcie, to jest zespół, który w tym momencie jest na miejscu trzecim w Chorwacji. Widzę, że grają taktyką 4-3-3. Jest tutaj Shackleton. Shackleton, którego gdzieś kiedyś po drodze chyba mieliśmy okazję w Radomiaku zatrudnić. Nie pamiętam, w którym to było dokładnie momencie. Natomiast kojarzę tego piłkarza ze swoich list scoutingowych. Kiedyś tam, ależ fajny ten stadion, co? Cantrida. To jest chyba jakaś wizualizacja, to nie jest prawdziwe zdjęcie tego stadionu, natomiast bardzo ciekawie to wygląda. W każdym razie, zobaczmy sobie. Menadżerem jest Radja Nainggolan Rijeki, to jest bardzo ciekawe. Preferuje on styl, no właśnie, preferuje on gegenpressing, a i tutaj może być tą Rijeką mały problem, ale to jest ustawienie 4-3-3, więc aż tak tutaj się tego nie boję. Zobaczmy sobie najlepszych, najbardziej wartościowych zawodników, bo na pewno takich tu nie brakuje. Po 3 bramki w tym sezonie mają 4 zawodnicy i to jest Michael Musulin, czyli Chorwat, 24-letni. No umówmy się, że szału nie robi. Jest to Mislav Krizmanić, który ma 6 asyst i jest na pewno bardzo znaczącą postacią, ale też, no umówmy się, porównując go do zawodników Radomiaka, to tutaj raczej mamy lepsze graczy. Dawid Zapata, kolumbijski napastnik, plus Božidar Lokin, napastnik z Chorwacji. No ale tutaj jak patrzymy sobie na profile tych zawodników, to szczerze mówiąc nie ma za bardzo czym ta Rijeka postraszyć, ale jedziemy do Chorwacji, jedziemy na ciężki teren, wiadomo, że tam będzie trudno. Okej, nie ma co się tutaj rozwodzić nad tematem. Zbigniew Gryszczykiewicz, fantastyczna postawa na treningach tego zawodnika i rośną mu te umiejętności w zastraszającym tempie. W tym sezonie już 3 asysty, w zeszłym 5 bramek, 7 asyst, sporo tych meczów z ławki rezerwowych, ale generalnie jesteśmy zadowoleni z postawy tego zawodnika. No to co? No to powolutku ruszamy w stronę Rijeki. Przypominam, że mamy jeden punkcik w Lidze Mistrzów, który wywalczyliśmy sobie po fantastycznym spotkaniu w Manchesterze. No tutaj przypominam, jeszcze raz, 95. minuta, Sergio Giuliano i tracimy bramkę i jest 1-1. Byliśmy o tyle dosłownie, byliśmy o sekundę od tego, żeby sprawić, no niespodzianka to mało powiedziane, żeby tutaj wywieźć 3 punkty, które byłyby dla nas naprawdę kapitalną sprawą. Ustawimy sobie automatycznie wszystkie kolumny, bo coś mi tutaj przeskoczyło. Dobra, no i powolutku zbieramy się do Chorwacji, idziemy na samolot i będziemy tutaj szykować się na mecz, który tak naprawdę
fajnie by było wygrać i miło by było, gdybyśmy przywieźli z Chorwacji 3 punkty. Natomiast warto tutaj też podkreślić fakt, iż właśnie mamy jeden punkt, Rijeka ma 0, biorąc pod uwagę formę Rijeki w Lidze Mistrzów, która jest fatalna, tak? Bo oni, przypominam, w Lidze Mistrzów przegrali u siebie 7-1 z City, przegrali też 4-0 bardzo wysoko na wyjeździe z Dortmundem. Biorąc pod uwagę te dwa mecze, ja jestem przekonany na 100%, że Rijeka nie zdobędzie punktów ani z Dortmundem w drugim meczu, ani z Manchesterem City w drugim meczu, więc jeżeli byśmy tu zremisowali, a wygrali u siebie z Rijeką, to mamy oczywiście pewny awans do fazy, kolejnej fazy Ligi Europy, tak? Wiadomo, tu jest jeszcze szansa, żeby powalczyć o wyjście z drugiego miejsca do 1/8 finału Ligi Mistrzów. To jest bardzo ciężkie, bo będziemy mieli oczywiście Manchester City u siebie, Borussia Dortmund na wyjeździe, ale gdybyśmy wygrali z Manchesterem City, to można by było jeszcze to w jakimś tam stopniu rozpatrywać i można by było mieć jakiekolwiek nadzieje. Natomiast no ta bramka z 95 minuty zabrała nam te nadzieje i nawet jeżeli byśmy wygrali z Manchesterem City u siebie, co w ogóle jest, umówmy się, praktycznie niemożliwe, no to może wtedy moglibyśmy pomyśleć o jakimś awansie, ale musielibyśmy wtedy też z Dortmundem co najmniej zremisować na wyjeździe. Ciężki temat, ale i tak jestem zadowolony. I tak jestem zadowolony z tego, co pokazała drużyna na Etihad Stadium w Manchesterze. I naprawdę, naprawdę fajny mecz tam rozegraliśmy. Okej, kończy się 12. kolejka, wygrywa Legia, wygrywa Lechia, Górnik remisuje z Piastem Gliwice. To nie ma wpływu oczywiście na naszą pozycję w tabeli. My straciliśmy w ogóle tylko dwie bramki w tym sezonie, w trakcie tych 12 spotkań, więc to jest wynik idealny. W zeszłym chyba straciliśmy 8 w całym sezonie, więc w sumie tutaj jest spora szansa, żeby ten rekord pobić. No teraz w Ekstraklasie już nie robimy nic innego, jak tylko bijemy swoje własne rekordy. 12 straciliśmy goli, nawet więcej niż 8. Natomiast no umówmy się, już chyba rekordu punktów nie pobijemy, bo tylko 3 remisy mieliśmy w zeszłym sezonie, a w tym już mamy 2. Pewnie jakiś się jeszcze przytrafi, nie jeden, zakładam, bo jeżeli będziemy grali cały czas w Lidze Europy o coś, no to wiadomo, że będziemy musieli rotować składem, słabszy skład wystawiać w Ekstraklasie, w tych końcowych fragmentach, no i to się pewnie jakoś tam przełoży na te wyniki. Nie mam zamiaru oczywiście przegrywać, bo już ta nasza seria w tym momencie, jeżeli chodzi o Ekstraklasę, to jest 198 spotkań. Jeżeli wygramy jeszcze 2 mecze w Ekstraklasie, jeżeli ich nie przegramy, bo to chodzi o serię bez porażki, to będziemy mieli 200 spotkań w Ekstraklasie bez porażki. Coś nieprawdopodobnego. Niesamowita seria. Niesamowicie udana seria. I już od 4 czy 5 lat tego meczu nie przegraliśmy. Super, naprawdę fajnie i będziemy tą serię sobie starali się pielęgnować, bo prędzej czy później, umówmy się, ta porażka się po prostu przytrafi. No ale dobra, jesteśmy już dzień przed meczem z Rijeką. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Za chwilkę sobie wybierzemy skład. Mam nadzieję, że nie przedobrze z tą taktyką i że to jest taktyka, która będzie dobrze funkcjonowała. Przede wszystkim ona jest na to, żeby gola nie stracić, tak? Ale też bardzo dobrze funkcjonuje w ofensywie, więc tutaj to nie jest też tak, że my się murujemy, bo widzieliśmy z Manchesterem City, zagraliśmy bardzo otwarte spotkanie i to nie było tak, że oni nas zdominowali, a raczej ten mecz był meczem wyrównanym i naprawdę ciekawie to wyglądało. No, mam nadzieję, że dzisiaj to Rajan Angolan będzie tym szkoleniowcem, który będzie się smucił po meczu. Rijeka sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że oni też mogą powalczyć o to Ligę Europy, ale żeby to się im udało, to oczywiście muszą z tym Radom jakiemu siebie wygrać, tak? Tak jak my musimy teraz wywieźć co najmniej remis z Chorwacji, tak oni muszą po prostu to spotkanie wygrać, bo grają u siebie. Jeżeli tego nie zrobią, to po prostu Rijeka wypada z europejskich pucharów. Myślę, że to, że oni są w grupie Ligi Mistrzów, to i tak jest dla nich spory sukces. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, no to wybieramy skład, czyli Kaka Lomidze w bramce. Ja sobie zawsze patrzę przed każdym meczem właściwie na profil tego zawodnika, jak on się wspaniale rozwija i o ile już mu te atrybuty poszybowały do góry. Na prawej stronie wiadomo, Matias Cataldi, tu cały czas też ten rozwój następuje. Fajnie, bo on się bardzo dobrze w defensywie wyszkolił. Ma ten odbiór piłki na poziomie 16. Tutaj brakuje mi tej szybkości troszeczkę. Przyspieszenie leci w górę, ale ta szybkość 13. Jeżeli by to poszybowało w górę do 15-16, to mielibyśmy już takiego bocznego obrońcę niemal idealnego. Sad, Vrto to rzecz jasna linia obrony, no Vrto tutaj tak gra głową bardzo słaba, ale Sad troszeczkę lepiej w tym aspekcie wygląda, chociaż też pewnie nie idealnie. Lewa strona Tomislav Saric, tutaj się nic nie zmienia. Tomas Centurion Vera na defensywnym pomocniku, dalej Fabio De Robertis. Tutaj pewnie postawimy na Zbigniewa Gryszkiewicza, cały czas się rozwija, więc cały czas jakby ten progres jest widoczny i
nie ma tutaj jakby podstaw, żeby jemu nie zaufać. Tym bardziej, że podanie, przyjęcie piłki, przegląd sytuacji, no to jest idealny rozgrywający, błyskotliwość, coś pięknego jak ten wielki polski talent tutaj idzie w górę. Dalej na prawej stronie Strojkan, na lewej wiadomo Ben Mertens, no i w ataku Ariel Jagiełło, który no znakomicie pasuje nam na napastnika, oprócz tego, że nie wykorzystał tej pamiętnej sytuacji z Dortmundem, to szybkość, przyspieszenie, wykańczanie akcji, ta koncentracja mogłaby troszeczkę być na wyższym poziomie. Opanowanie 13 nie jest tak źle. Szkoda, że ta koncentracja jest tak nisko, natomiast oprócz tego wszystko jest okej, tak? Wysoka technika, dribbling całkiem w porządku, decyzje też kluczowa wartość dla napastnika, więc absolutnie tutaj mu zaufamy. No i 7 rezerwowych. 1, 2, 3. Damy sobie w ofensywę prawdopodobnie 4, 5, 6 i może jeszcze jakiegoś defensywnego zawodnika, może Amir Ibrich. No dobra, to by było chyba tyle. Tutaj Amir Ibrich jest niezadowolony, bo on by chciał grać częściej. Ja bym tutaj jeszcze trochę poczekał, bo mamy Tomislava Saricza, ale ten Ibrich fajnie się rozwija i na pewno w Ekstraklasie będę mu musiał dawać szansę. Muszę rotować, muszę kombinować, muszę zrobić tak, żeby każdy był tutaj zadowolony. Morale wysokie, no jest tam 3 piłkarzy, tak? Czyli Ibrich, De Robertis, który właściwie nie wiem, czemu jest niezadowolony. On jemu tutaj chodzi o to, tak, do decydujących faz rozgrywek Liga Mistrzów. No chciałby już Fabio De Robertis, żebyśmy awansowali do 1/8, może do ćwierćfinału, ale on ma kontrakt jeszcze ważny 3 lata, więc tym się nie przejmujemy. Nie wiem, czy on by chciał w ogóle podpisać nowy w tym momencie. Nie. Będziemy czekać na dogodną sytuację. No więc chyba w ten sposób rozpoczniemy sobie to spotkanie. Więc znowu tak naprawdę gramy 2 Polakami w pierwszym składzie. To jest Jagiełło, to jest Gryszkiewicz. Wysokie wyniki w ogóle. Dynamo Kijów znowu przegrywa bardzo wysoko. Tym razem Sporto 6-0. Nie wiem, co się dzieje na Ukrainie. Ja w ogóle mam tą ligę, czy nie? Nie mam i pewnie dlatego. Zobaczmy sobie, jak wygląda skład w ogóle Dynama Kijów. Czy tutaj w takim razie są sami... No nie są szaraczki. Jest kilku zawodników i to dosyć dobrze wycenianych, więc nie wydaje mi się, żeby to był tego problem. No problem być może jest w menadżerze. Kto tu prowadzi? Aha, nie ma w tym momencie, a przynajmniej nie ma informacji, tak, o menadżerze, ale jak sobie sprawdzimy menadżerów, data odejścia 2023 i później już Dynamo Kijów nie wiadomo, kto prowadzi. Dobra, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas to, żeby teraz ta pierwsza jedenastka, czyli Lomidze, Saric, Vrto, Sad, Cataldi, Centurion, Vera, De Robertis, Gryszkiewicz, Mertens, Jagiełło, Strojkan, pokonali Rijekę w meczu wyjazdowym. A jak nie pokonali, to chociaż rozegrali dobre spotkanie i dali mi nadzieję na to spotkanie, które będziemy rozgrywali w Radomiu, że da się tutaj Rijekę pokonać. Bardzo podobne ustawienie zespołu z Chorwacji, oczywiście pod wodzą Radzin Angolana. Po raz kolejny to przypominam. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tutaj 3 punkciki po prostu z Kantridy w Rijece Radom, jak przywiezie. No ale to na pewno nie będzie łatwe spotkanie, bo tak jak mówię, to jest Chorwacja, to są zawsze ciężki teren, jak całe Bałkany, tak? Czy nieważne, czy jedziesz do Mołdawii, gdzieś tam do Bułgarii, czy właśnie do Chorwacji, Serbii, zawsze jest ciężko w tych meczach wyjazdowych. Kibice robią swoje, piłkarze też trudne, ciężkie, tak? Charaktery waleczni zawsze, więc trzeba o tym pamiętać. Ale my też mamy piłkarzy z Bałkanów. Jest Gryszkiewicz. On oczywiście nie jest piłkarzem z Bałkanów, ale Saric jest. Saric do Mertensa, Mertens pole karne, Strojkan! 1-0, 10 trafienie w sezonie Szkota, no i prowadzimy w tym momencie w Rijece 1-0 i fantastycznie rozpoczynamy to spotkanie. Zobaczmy sobie tą powtórkę. Saric, który tak naprawdę jest kreatorem tej akcji, Mertens, Strojkan i mamy tutaj 1-0. Ben Mertens, Jimmy Strojkan, oni bardzo dobrze się ze sobą dogadują, już mówiłem o tym, mimo że pracują na przeciwległych jakby krańcach boiska, no to są architektami większości bramek. Cataldi, znakomity odbiór, Strojkan, Cataldi. Teraz trzeba tą piłkę dobrze wyprowadzić, nie popełniać żadnego błędu w ofensywie. Strojkan tutaj zagra chyba do środka, tu jest Centurion Vera, który nie dość, że potrafi bronić, to i tą piłkę na pewno rozegrać. Zobaczmy, Centurion Vera, De Robertis, znakomicie, Centurion Vera, jeszcze poczekajmy teraz na kolejną sytuację, De Robertis, Centurion Vera, Strojkan, spokojnie sobie to rozgrywamy, ale tak to właśnie ma wyglądać. Cataldi się tu pojawia na prawej stronie. Cataldi do Strojkana. Strojkan teraz zagra chyba w pole karne. Gryszkiewicz. Aj, tutaj za słabo. Za lekko i przede wszystkim zbyt niecelnie. Oj, teraz uważajmy, bo Gonzalez, to jest zawsze niebezpieczne. Shackleton i z dystansu. No i trzeba było tego piłkarza kupić, gdy trafiła się ku temu okazja, a mówiłem, że jakiś czas temu taka była. Teraz piękna bramka Shackletona z dystansu, to jest 16 metr po długim słupku. Nie miał szans absolutnie tutaj Kaka Lomidze, żeby ten strzał wybronić. No i niestety jest 1-1. Dobrze rozpoczęliśmy, ale bardzo szybko też gospodarze odpowiadają tutaj tym pięknym trafieniem zawodnika, chyba z Anglii. Centurion Vera jest
jest De Robertis. Dobre zagranie do Gryszkiewicza. Ten chyba zdąży tutaj tą piłkę dograć w pole karne. Nie, do Cataldiego, ten w pole karne. Mertens i podróg broni. Ajajaj. Było fajnie, było dobrze. Było blisko, żeby tutaj trzymać to prowadzenie. Niestety, mówię, ta odpowiedź po 9 minutach Jimmy'ego Shackletona tutaj nasze plany troszeczkę zrewidowała. No i czekamy na kolejne sytuacje. Na razie Rijeka przy piłce. Radomiak na razie lepszy tutaj, jeżeli chodzi o liczbę strzałów i stwarzanych sytuacji, bo mieliśmy 200% sytuacje, 5 strzałów oddanych. Na razie Rijeka tylko z tym jednym celnym strzałem Shackletona. Jagiełło! Aj, tutaj podróg wybronił. Dobra sytuacja, dobra akcja polskiego napastnika, ale niestety po raz kolejny golkiper Rijeki lepszy. No i De Robertis. Może po rzucie rożnym Mertens też nad poprzeczką. Znowu to będzie sytuacja, jaką znamy prawdopodobnie z wielu innych spotkań, czyli Radomiak będzie przeważał, Radomiak będzie stwarzał mnóstwo sytuacji podbramkowych. Chcemy tylko to zamieniać na bramki. Potrzebne są punkty do rankingu, bo nie wiem, jak inne zespoły polskie zapunktują w tym sezonie. Potrzebne są też pieniążki. Pieniążki są zawsze potrzebne, a prawie 3 miliony euro za zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów to jest dobry pieniądz i dwa razy wygrywając z Rijeką mamy ponad 5 milionów euro. Cataldi teraz przed pole karne. Gryszkiewicz jest Mertens, to musi być gol, chciałem powiedzieć, ale on już zdążył oddać strzał. No i to była trzecia, czwarta nawet 100% sytuacja stworzona przez graczy Radomiaka. Tutaj Mertens, no tak uderzył jakby od niechcenia, no i też ta piłka leciała od niechcenia i w sieci się nie znalazła. Koniec pierwszej połowy za chwilkę, ale chyba jeszcze coś tutaj się na stadionie w Rijece wydarzy. Centurion Vera doskonale sobie radzi tutaj z opanowaniem tej piłki i też z zasłanianiem jej własnym ciałem, bo mimo że tyłem, mimo że pod pressingiem, to jednak daje radę tą piłkę odgrywać. Gryszkiewicz, Mertens, wchodzi tam teraz Saric na lewej stronie, znakomicie. Ta pierwsza bramka rozpoczęła się od niego, może teraz druga, niestety nie. Niestety wszystko poblokowane, to już 9 strzałów, w tym 4 celne oddane przez Radomiaka i 5 sytuacji 100% w pierwszej połowie. To znaczy, że tutaj powinno być już co najmniej 2 albo 3 do 1, niestety tak nie jest. Radomiak cały czas w ofensywie. Wiadomo, jak to się może skończyć w drugiej połowie jakimś strzałem z dystansu pewnie kogoś z Rijeki. Ja zawsze sobie wykraczę to wszystko, no ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. No umówmy się, no wynik nie jest sprawiedliwy. Patrząc na liczbę sytuacji, jaką wykreowały sobie obydwie drużyny. 0 po stronie Rijeki, 5 po stronie Radomiaka. Posiadanie piłki większe, liczba strzałów większa. No nic, tylko w drugiej połowie tutaj po prostu przycisnąć troszeczkę ekipę z Chorwacji i spróbować tą bramkę zwycięską strzelić. 16 tysięcy, niemal 800 osób na tym meczu, 654 twarzy przyjechały z Radomia, żeby dopingować tutaj Radomiaka. Mertensa i teraz przez Shackletona zatrzymany. Shackleton strzelił bramkę na 1-1, Shackleton teraz w odpowiednim momencie zatrzymał naszego zawodnika i teraz atakuje zespół z Rijeki, Charquero, Shackleton. Zobaczmy teraz, czy tutaj odbierzemy tą piłkę. Shackleton, oj, żeby teraz jakaś poważna sytuacja z tego nie wynikła. De Robertis nie poradził sobie z zawodnikiem angielskim, znowu Shackleton, będzie chyba centra w pole karne, Yuki Lokin i tam trzeba wybijać tą piłkę z własnego pola karnego. Sporo szczęścia, ale opanowaliśmy sytuację i naprawdę na wielkim spokoju nasza defensywa tutaj interweniowała i teraz Zapata. Rozpoczęli tą drugą połowę gracze Rijeki bardzo mocno, ale bardzo szybko też Cataldi tą piłkę odebrał i teraz musimy to rozegrać, musimy spod tego pressingu wyjść, ale teraz Rijeka się cofa i mamy troszeczkę więcej miejsca, żeby pograć sobie piłką, bo ta taktyka bazuje właśnie na rozegraniu tej piłki i długo ją utrzymujemy, widzimy, że gramy w takich trójkątach, De Robertis, Centurion Vera, Gryszkiewicz, potem przegranie na skrzydło i szukanie wolnych stref w bocznych sektorach boiska. Trochę taka Barcelona, trochę taka tiki-taka, ale mam nadzieję, że to się będzie sprawdzało. Mertens w polu karnym, jeszcze raz tutaj strzejkan i podróg broni. Niemożliwe to jest po prostu, niemożliwe to jest, ile sytuacji Radomiak marnuje w tych spotkaniach. To jest coś niesamowitego. Specjalnie gram tą taktyką też w Ekstraklasie, żeby tych piłkarzy przyzwyczaić do tego ustawienia i nikt mi nie powie, że to ustawienie nie działa, bo działa, tylko znowu szwankuje nam ta skuteczność. 13 strzałów oddanych, 4 sytuacje 100%. Nie wiem, jakim cudem Radomiak jeszcze tego meczu nie wygrywa. Jest to dla mnie po raz kolejny wielka zagadka. Manchester City remisuje z Borussią Dortmund, co pod kątem ewentualnej walki o drugie miejsce jest dobrym wynikiem. Myślę, że zrobimy sobie pierwszą zmianę i wejdzie Tomasz Bilek. Myślę, że też wprowadzimy sobie Miltona Valencia za Gryszkiewicza, czyli taka podwójna zmiana w tej 65. powiedzmy minucie, ona dojdzie do skutku pewnie po tej akcji. No i mam nadzieję, że ci zawodnicy nowo wprowadzeni będą tutaj w stanie ten wynik zrobić zwycięskim.
ale może jeszcze w tej akcji. Coś tutaj zrobią zawodnicy, którzy wciąż są na boisku. De Robertis, jest Centurion Vera. No już anonsowane te zmiany, więc Gryszkiewicz i Jagiełło wiedzą, że za chwilkę zajdą z boiska i muszą teraz dać z siebie wszystko. Sad, zobaczymy jak to rozegra młody obrońca. No rozegrał to do bramkarza. Ten musi jak najszybciej pozbyć się piłki, żeby nie prowokować jakiejś groźnej sytuacji. Mertens teraz rusza na lewej stronie. Mertens już jest w polu karnym. Mertens, Strejkan na pustą bramkę. Na pustą bramkę nie trafia tego Strejkan. To była kolejna stuprocentowa sytuacja dla ekipy Radomiaka. To jest po prostu niewiarygodne. Jak można zmarnować tyle okazji? Jak można zmarnować tyle sytuacji? Teraz Lokin, jedna z nielicznych prób akcji Rijeki, ale tak na dobrą sprawę to już 6 okazji, które miał Radomiak. Coś niesamowitego. De Robertis, jak my tego meczu nie wygramy, to ja już nie wiem, w jaki sposób my mamy te mecze w Lidze Mistrzów wygrywać. Okej, rozumiem mecze z Manchesterem City, z Dortmundem, gdzie nie przeważamy i nie mamy tych sytuacji zbyt wiele i tam okej, można przegrać, zremisować, ale tutaj na miłość boską teraz Strejkan i znowu trafia prosto w bramkarza. Nie wiem jak to jest możliwe, będąc 2 metry przed bramką, żeby oddać strzał prosto w golkipera i to po raz 3 albo 4. Tutaj mocny faul Saricza, przez niego jeden z zawodników Rijeki schodzi z boiska, a my mieliśmy 7 sytuacji w tym meczu. Przecież to jest niemożliwe po prostu. To jest aż niezdrowe, żeby aż w ten sposób nas karać za grę ofensywną. Centurion Vera, De Robertis do Mertensa, Mertens pod polem karnym, Mertens do Saricza. Saric też ma zresztą kontuzję, której nabawił się prawdopodobnie przy tym wyjściu i Centurion Vera, no ale to był bardzo słaby strzał. Ja nie wiem, czy oni nie jedli śniadania po raz kolejny, czy oni tutaj przez klubowych kucharzy są zaniedbywani. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast no, jest to dla mnie po prostu niewytłumaczalne. Jak my nie strzelimy bramki w tym meczu zwycięskiej, to będę bardzo mocno zawiedziony, ale nie postawą naszych zawodników, bo oni grają dobrą piłkę i realizują te zadania, które im daliśmy, tylko po prostu silnikiem FM-a, który po raz kolejny nie daje mi tutaj możliwości strzelenia gola. I zobaczmy teraz De Robertis pole karne. Mertens tego nie sięgnął. Vrto, jeszcze tutaj będzie jakaś sytuacja? Niestety nie. No mamy, słuchajcie, do końca meczu tak naprawdę 11 minut. Mówię, to nie jest wynik zły, ale pod kątem punktów do rankingu, pod kątem finansów jednak wolałbym tutaj mecz wygrać po prostu. Strejkan, Valencia i podróg broni, no bo jakżeby inaczej. 21 strzał Radomiaka w tym spotkaniu. Rijeki nie ma. Rijeka tak naprawdę nie istnieje poza tym jednym golem Jimmy'ego Shackletona w ogóle z dystansu, tak? Fantastyczna bramka, a my się tu męczymy. My mamy tych sytuacji mnóstwo, ale co z tego? Co z tego, jak nikt nie chce wpadać? I to nie jest tak, że krążymy wokół pola karnego i nie mamy żadnych akcji, żadnych sytuacji, bo mamy ich mnóstwo. I w tym meczu co najmniej połowę strzałów oddaliśmy z okolic pola karnego. No zobaczcie, co się tutaj dzieje. W ogóle wszystkie strzały tak naprawdę lecą w stronę bramkarza i tak naprawdę w niego, gdzie on nie ma problemu, żeby tą piłkę odbijać. Niesamowite to jest, jakim grzechem nieskuteczności w tym meczu ten zespół po prostu dysponuje. De Robertis, Centurion Vera, jest De Robertis, zobaczmy teraz, De Robertis do Centuriona Vera, ten do Mertensa, Mertens już jest pod polem karnym, Mertens wpada w to pole karne, może sam, nie, do Valencji, Valencia, Strejkan, Valencia, no znowu się gdzieś tam pogubiliśmy na przedpolu bramkowym ekipy Rijeki. No nieprawdopodobne są te statystyki z tego meczu. 3 strzały Rijeki, 26 Radomiaka, plus 8 sytuacji stuprocentowych, 8 sytuacji do strzelenia bramki, strzelamy tylko jednego gola, to jest po prostu jakiś kryminał, jakiś dramat. Mertens, Bilek, a Jezu, i znowu to 9 sytuacja, 9, po której powinna paść bramka. Niesamowite, nieprawdopodobne, niezrozumiałe dla mnie pod żadnym w ogóle tutaj kątem jakby analizowania tego spotkania. Nie potrafię po prostu wytłumaczyć racjonalnie tego, co się tutaj teraz dzieje. Zobaczmy, De Robertis, pole karne i Bilek niestety nie doskoczył, Sad i za chwilkę sędzia zakończy spotkanie. Bardzo szczęśliwe dla gospodarzy. No, mieli tutaj więcej szczęścia niż rozumu tak naprawdę w tym meczu i nie wiem jakim cudem im udało się tutaj ten punkt u siebie wywalczyć. No, ucieka nam oczywiście już 1/8 finału Ligi Mistrzów, to jest jasna sprawa, ale co mam zrobić? No co mam zrobić? 3 setki, 6 okazji, to jest łącznie 9 doskonałych sytuacji do strzelania bramki. 27 strzałów, Rijeki nie ma, oddają jeden celny strzał i strzelają bramkę. Czy to jest normalne? No to nie jest normalne i oczywiście
Football Manager 2020 to jest zabójca 100% sytuacji, inaczej się tej gry nie da nazwać. No to jest coś nieprawdopodobnego i rażąca nieskuteczność to jest mało powiedziane. Jeszcze tylko oczywiście pokażę Wam tabelę grupy E, jak widzicie, no żeby awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdybyśmy to wygrali, mielibyśmy 4 punkty, mamy tylko 2. Musielibyśmy pokonać City, Borussia i Rijekę u siebie. Z Rijeką u siebie pewnie wygramy, no bo nie, po takim meczu na wyjeździe nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakiekolwiek problemy z wygraniem tego meczu na własnym stadionie. Ale jednak tu już powinniśmy mieć co najmniej 2 zwycięstwa. Z City powinniśmy mieć zwycięstwo, mielibyśmy 4 punkty, z Rijeką zwycięstwo mielibyśmy 6. Zupełnie inna sytuacja. 3 zespoły miałyby po 6 punktów. I to by była kapitalna sprawa do tego, żeby walczyć ewentualnie w tych ostatnich 3 meczach. No ale jest inaczej, jest jak jest. W tamtym meczu zabiera nam Football Manager w ostatniej sekundzie zwycięstwo. W tym meczu nie pozwala nam wygrać. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Za odcinek serdecznie dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!